Od lat kąpielisko strzeżone na rzece Warcie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W okresie letnim, szczególnie w weekendy, całe rodziny wraz z dziećmi przybywają na sieradzką plażę, aby zrelaksować się i ochłodzić w sieradzkiej Warcie. Mieszkańcy Sieradza mogą zażywać kąpieli pod czujnym okiem ratowników codziennie od godziny 10 do godziny 18. Ogólnie jest kilka zastrzeżeń, jeśli chodzi o czystość plaży. Wszędzie szkło dzieciaki biegają na boso i musimy być przy nich, żeby po prostu się nie skaleczyły. No przede wszystkim powinny być baseny u nas w Sieradzu, tak jak kiedyś to było, jak ja byłam mała i zdzierałyśmy kąpielówki jedne za drugimi. Powinny być baseny, żebyśmy mogli z dzieciakami pójść i mogłyby się kąpać i dzieci, i dorośli. Woda powinna być wtedy czysta, cieplutka. I tego brakuje? Brakuje. Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach propozycji dla sieradzan będzie tylko przybywać, a póki co pozostaje nam cieszyć się i korzystać z walorów i atrakcji, jakie na tą chwilę posiada nasze miasto.